Witajcie, moi kochani, na kanale Egzotyczny Parapet. Jak co roku na wiosnę, aczkolwiek do wiosny kawałeczek jest, to mając, tak jak tu widać, kaktusy mrozoodporne, staram się, powinno się wypalać. O czym? Siarką. Można kupić w granulacie, aczkolwiek ja mam tą mieloną. Właśnie o taką siarkę sobie możecie zapisać. Tak jak tutaj widać. Ja to na przykład na cięcie daję, nie? Czyli coś takiego. O! Tak jak o tu. Można zasypywać takie właśnie cięcia, ukręcenia, by się lepiej to po prostu goiło. No i tak, dajemy siarki troszeczkę oraz denaturatu. A dlaczego? A dlatego, że teraz tak jakby duże wahania są temperatur. O, śnieg spada. Wahania temperatur i po prostu to jest jakby antygrzybiczne, no, żeby choroby grzybowe się nie rozwijały. Zazwyczaj nawet jak tu, jak ma się jakieś tam, nie wiem, marchewki czy pomidory, to przed jakimiś, lub po pracach, takimi psokopkach czy coś, to się zazwyczaj przepala właśnie w takich zamkniętych jakby strefach, aby, no, na każdy sezon powinno się tak coś robić. Niektórzy tego w ogóle nie robią i jest spoko, ale powinno to się robić. Daje to jakąś pewność, że gdzieś tu się unosi jakby właśnie ta woń i te choroby grzybowe jakby nie powinny dotykać naszych, że tak powiem, plonów. Ok. Należy się założyć rękawiczki. Można sobie... Zapalniczka jeszcze. Dobra. Więc sypiemy. Nie ma co wołować. Ale i mała ilość także powinna starczyć. I denaturatu trochę tak rozlać. Tylko nie pijcie, a zresztą co chcecie. Wszystko dla ludzi, nie? O. Mam nadzieję, że ogień widać. No najlepiej w jakimś metalowym naczynku. To jest naczynko po zniczu, więc mi się wydaje, że powinno dać radę takie temperatury. I lepiej stąd wyjść, bo można się zatruć. My stąd idziemy już. Można się zatruć, coś mi do nosa wleciało właśnie. No i najlepiej zamknąć po prostu szczelnie i tyle. No i obserwować, żeby się nic nie zapaliło, prawda? To dosyć wysoko ten płomień idzie. O, tak. No jak widać, dzisiaj spadł śnieg. Ale dam radę. Słońce. No
Właśnie, lubię takie właśnie amatorskie nagrania. Bez jakiegoś tam tego. O, wam pokażę, jak ściąłem miskanty. Tak akurat są miskanty ścięte. Tak gdzieś na 20 parę centymetrów. Można byłoby jeszcze krócej, tak jak tutaj. O. No i czekamy do wiosny i zobaczymy. Pali się. Oj, tu kolewanka przyszła. Oj. A tu też jakieś wysiane były łąka kwiatowa. A. Bardzo ładnie to wygląda. Niby wiosna, a śnieg mamy, ale to można powiedzieć ładna zima tej wiosny. No, dopiero luty mamy. Co, pomocniku? No pokaż się, pokaż się. Ty zawsze przychodzisz tak. Przestawimy mikrofon. No to pokaż się. Tak. Tak jak widać, tutaj będzie najwięcej pracy. Jest mokro. Nawet czuć jakby kot, samiec co naszczeł. No, co hoduje i szczoł. No, ale to się wywietrzy. Tak, tutaj niestety przez to, tak jak było pokazywane, cała folia do wymiany na wiosnę. Tak jak tu widać, syfi malaria, te stare kartony, chociaż one i zobaczę, to się nadadzą, więc do spalenia pójdą, poselekcjonować donice. Co tu mam? Tu mamy fajny piasek, to do piaskownicy, ale może być na skalnie, może jeszcze z lasu przywiozę, to się zobaczy. Tutaj widać bambusa, który został ścięty, bo był taki jakby, tam chyba jeden z nich tylko miał korzonki, resztę nie miał, ale chyba się ukorzenił, bo siedział sztywno i tutaj jakby chyba bambus, bo ciężko mi powiedzieć, czy to trawa, czy nie. Właśnie, być może będzie bambusik. Zobaczymy. No, sporo porządków jest. Później tutaj się będzie odkurzać, bo tu katy z tego. O, śnieg odpada. Tak, tak. Tutaj też będzie trzeba odgrzybić to konkretnie oraz odkurzaczem trochę potraktować, bo jest tu dużo tego. Pozamiatać. Niech to wyschnie, przeschnie. To jest naprawdę, no. To jest nowa folia, więc ona da radę z tej strony. Bo to całe drzwi, ten, tamta jest w miarę ok, ale to też się wymieni. No i całość tutaj.
głównie, więc no trzeba to będzie zrobić. Zobaczymy. Tutaj jest jakby tak ni w dupę, ni w oko. Moja pierwsza konstrukcja, taka poprawka konstrukcji. Tutaj jest miejsce na wiatrak, który chłodzi latem. Znaczy nie tyle chłodzi, co daje tak jakby porywy wiatru, bo to jest jakby słońce, wiatr, to takie naturalne warunki dla kaktusów. To jest jakaś tłodna. Agawa była niestety, no kamyczki staną, ziemia też. W sumie jak nie było jakiejś choroby lub przesadzamy, a nawet wielokrotnie stare korzenie zostawały w ziemi, tak jako tutaj na przykład po przesadzaniach, po nasadzeniach wyrzucałem ziemię, ona jeszcze pomarzła, tutaj to jak były jakieś zarazki, to też pójdą. Takie właśnie pierdółki powywalać, bo to jest niepotrzebne nikomu. Tak. No dobra. Myślę, że to by było chyba na tyle. Tam pewnie zgasło. No tu kapie z każdego miejsca. Aj. Sporo miejsca. Zasypiamy sporo pracy. Sporo. Ale damy radę. Mamy dopiero luty. Więc tak do kwietnia mamy czas, czyli no niestety pracuję w tygodniu, więc nie wiem, może uda mi się wziąć dzień, dwa wolnego, żeby te kaktusy wywieźć na w sezonie dosyć szybko. Zostało jeszcze dużo nowej szklarni do zrobienia, no ale to damy radę jakoś. To tak ogólnie na cztery sobotę. 4 dni w miesiącu czas, nie? Co tydzień, więc myślę, że jakoś tak, no sporo, nawet mi się nie chce bardzo robić, coś tam porobię, bo to trzeba coś z tym porobić, no po prostu. Jak coś tam macie pytania, to zadawajcie, też filmik szukuję taki, bo zadajecie, mimo że był filmik, było niby powiedziane, ale po prostu chyba się nie wszystkim chce oglądać. A mogę to rozumieć w jakimś stopniu. Natomiast jakby wyjaśnić konkretnie, jak ukorzenić opuncję, to jest temat jakby najczęściej jakby o to pytacie po prostu. No.